Jeden z francuskich pisarzy powiedział, że kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć w tym samym kierunku. Kiedy wypowiadacie słowa przysięgi małżeńskiej, kiedy bierzecie Boga na świadka, sami mówicie o tej miłości, która ma was związać, tu i teraz, ale na całe życie. Już wiem, kiedy tylko spojrzę w twych oczach jest to wszystko, czego szukam. Wszechświat, którego my częścią jesteśmy dziś i w morzach ulotnych dni wyspa to ja i ty. Miłość tak naprawdę jest to dar dla drugiego człowieka. Jest to wzajemna służba, jest to oddanie drugiemu człowiekowi. To ta miłość czyni człowieka też lepszym. Człowiek, który prawdziwie kocha, jest zdolny bezgranicznie poświęcić się drugiemu człowiekowi. Już wiem, kiedy tylko spojrzę, kiedy spojrzę, w twych oczach jest klucz do naszego domu, jest klucz, w którym schowamy się, którym może być tu i tam, gdzie zaniesie nas wiatr. Żona, przyjmij tę obrączkę. Mężu, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego.